Witam Was serdecznie. Jestem w tej chwili w Bieszczadach, dokładnie w Smerku, gdzie przeprowadzam warsztaty fotograficzne, plener fotograficzny. Natomiast po drugiej stronie jest Rafał. Halo, halo. Cześć Rafale. Witam Cię serdecznie Szymonie, pozdrawiam z Poznania. Rafał jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i Uniwersytetu Adama Mickiewicza również w Poznaniu. I w tej chwili jest również w Poznaniu. Rafale, jaką wskazówkę dałbyś początkującym fotografom? Chciałbym namówić ich do tego, żeby starali się jak najwięcej eksperymentować, nie bali się robić zdjęć nietypowych. Wiadomo, że pewnie na początku efekty, które będą mieli, będą nie do końca zadowalające, ale na pewno z czasem, kiedy opanują zwłaszcza swój sprzęt, te efekty będą coraz fajniejsze i coraz bardziej będą zadowoleni ze swoich efektów i to coraz więcej satysfakcji. Jeden z takich mitów, który chciałbym, żeby został rozwiany podczas zajęć tutaj w Poznaniu, jest fotografowanie pod światło, czy pod słońce, które przez większość fotografów, zwłaszcza tych amatorów, jest uważane za niepoprawne. Są namawiani do tego, żeby unikać tego typu zdjęć, ponieważ postać będzie za ciemna, a zdjęcia będą nieudane. Jakie konkretnie efekty uzyskamy na zdjęciu? Z czym się wiąże właśnie fotografowanie pod światło? Jest to rodzaj światła konturowego, które bardzo fajnie można wykorzystać, które może dać fajny efekt obrysowania sylwetki, rozświetlenia włosów. Ogólny efekt, który uzyskam na zdjęciu, będzie takim wrażeniem, że te zdjęcia są takie świetliste, delikatne. A co byś powiedział na temat nasycenia barw i kontrastu? Przy zdjęciach tego typu kontrast i nasycenie kolorów na pewno troszkę spadnie, ale nie powinniśmy tym przejmować, ponieważ po pierwsze to da nam ten efekt właśnie lekkości, takiej świetlistości w zdjęciach. Pewne rzeczy możemy oczywiście skorygować w programie graficznym, ewentualnie wspomóc się na przykład lampą zewnętrzną aparatową, która pozwoli nam wyrównać różnice w świetle. Reasumując, nie bójcie się fotografować pod światło, bo może być to jakby kolejny Wasz środek wyrazu, może być to kolejna ciekawa technika i z pozoru błąd, który powstaje podczas właśnie fotografowania pod światło, czyli zmiękczenia, rozświetlenia, zmniejszenie kontrastu, zmniejszenie nasycenia barw, może działać tutaj właśnie na Waszą korzyść. Czy dobrze rozumiem to? To, co przez na przykład większość, zwłaszcza amatorów fotografii, jest czasami uważane za błąd, czy za jakąś tam trudność w robieniu zdjęć, może się czasami okazać, że dobrze wykorzystane będzie naszym atrybutem, naszym znakiem rozpoznawczym. Dlatego chciałbym namawiać. Nie bójmy się eksperymentować, róbmy ciekawe, oryginalne zdjęcia. Także odważnie fotografowie, nie bójcie się fotografować pod światło, nie słuchajcie wujków dobra rada, róbcie swoje i eksperymentujcie. To wszystko, dziękuję bardzo Rafale za rozmowę. Dzięki, pozdrawiam. Pozdrawiam Ciebie również.